Pani marszałek, Wysoka Izbo. Odnoszę ogólne wrażenie, że projekt ustawy jest nawet bardzo ciekawy z punktu widzenia właśnie funkcjonowania właśnie osoby, które chciałyby korzystać z bonów. Natomiast mam tylko pytania właśnie, które wymaga jakby wyjaśnienia sprzeczności w ramach jej uzasadnienia. Jeśli po pierwsze projektodawca, posługując się zresztą wątpliwie próby wyliczenia, wskazuje, że jeżeli tylko 20% pracowników skorzysta z nowego rozwiązania ustawodawczego, to kosztować to będzie budżet państwa i samorządów 170 milionów złotych z tytułu ograniczeń wpływów z podatku dochodowego. To w jaki sposób w dalszej części uzasadnienia może dowodzić, że nowe rozwiązania nie wpłynie na wysokość dochodów osiąganych przez budżet państwa? A po drugie, jeżeli uznaje się, że nowe rozwiązania spowoduje obniżenie podatków, dochodów, przepraszam, budżetu państwa, to jakie będzie wypełnienia powstałej luki w nadchodzącym, niewątpliwym, trudnym okresie kryzysowym? Dziękuję bardzo.